Dzisiaj atmosfera szczególna i właściwie patrząc po obecnych młodych ludziach, dzieciach, młodzieży, to tak naprawdę wasza obecność w przedziale wiekowym od powiedzmy paru lat, kilku lat do kilkunastu, to jest odbicie tego, co widzimy na ścianach tej naszej sali wystawowej. Ponieważ tak naprawdę autorami prac, które dzisiaj podziwiamy i będziemy podziwiać właściwie do końca roku tego kalendarzowego, bardzo duża radość, że już kilkuletnie dziecko może w swojej wyobraźni narysować coś, co możemy podziwiać, a te prace są cudowne. Ja przepraszam, że narzucam może swoje wrażenia, ale po prostu jak zobaczyłem pierwszy raz, to zapiałem jak kogut prawie, bo to jest po prostu cudowne, przecudowne. Perspektywa tego, co widzimy dnia dzisiejszego w zderzeniu z perspektywą sprzed kilkudziesięciu lat i ta perspektywa uwieczniona w tych pracach, które rysowane są rysunkiem, wędlem, flamastrem i tak dalej, to świadczy o tym, że i dzieci, i młodzież, autorzy tych prac byli solidnie przygotowani przez oczywiście opiekuna artystycznego, którym jest pani Anna Świca. I potem umieli to przenieść na pracę, która naprawdę może konkurować z wieloma profesjonalnymi. Ja cieszę się, że dzisiaj właśnie Muzeum Ziemi Lublanańskiej konsoliduje dwie placówki podlegające pod powiat lublanański, czyli Muzeum i Młodzieżowy Dom Kultury. Jest mi niezmiernie miło, że spotkamy się tutaj właśnie na tej wyjątkowej wystawie, wyjątkowej ze względu na młodych artystów, ale też wyjątkowej ze względu na temat, czyli miasto Biłgoraj, budynki miasta Biłgoraja, w waszych pracach, rysunkach, które są przepiękne. Z podziwem patrzę na to, co jest na ścianach i myślę sobie, ile talentu ukrytego drzemie w tych młodych osobach. Ale też wielki ukłon w stronę pani dyrektor, pani Ani Renaty, bo mieć talent to jedno, ale rozwijać go pod pieczą tak wspaniałych osób to druga rzecz. Gratuluję wam waszej pasji, waszych osiągnięć, waszych prac z życzeniami kolejnych sukcesów i rozwijania tych talentów. A wszystkim, którzy dzisiaj zechcieli przyjść na to wydarzenie, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, serdecznie dziękuję. Przeze mnie naprawdę duma przemawia. Jestem wam wdzięczna za te prace, które możemy tutaj oglądać, które możemy podziwiać. I cieszę się, że macie taką właśnie możliwość, że te wspaniałe, małe wasze dzieła, dzięki uprzejmości tutaj pana dyrektora, tak, i pomysłowi pani Ani, że one właśnie nie konkurują, ale wiszą w tej galerii muzealnej i możecie tutaj przyprowadzić swoje koleżanki, swoich kolegów i naprawdę być dumni z tego, że w tak młodym wieku wasze prace po prostu tutaj wiszą i naprawdę będziemy je podziwiać. Także gratuluję wam z całego serca, gratuluję pani Ani pomysłu, gratuluję tutaj dyrekcji za tą wspólną już współpracę, która się tak pięknie rozwija i przede wszystkim wam gratuluję. Pani Ania jest nie tylko osobą, która inspiruje was do twórczej pracy, ale również inspiruje koleżanki, z którymi pracuje, również do twórczej pracy, bo jej talent artystyczny jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki i my czerpiemy wszyscy z tego talentu. Nie tylko uczestnicy zajęć, ale również koleżanki. Tym bardziej serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że ta młodzież, która dzisiaj zgromadziła się ze szkół średnich, będzie przez to również uczestniczyła i brała udział w konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, a najbliższy to już konkurs Historia, Pamięć, Człowiek, konkurs plastyczny, zachęcamy.
znana polska Polka w historii. Także zachęcamy jeszcze raz, a dzisiaj gratuluję serdecznie wystawy. Przede wszystkim chciałabym podziękować za to, że przybyli Państwo tak licznej, tak licznie. Przede wszystkim za to dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję również przybyłym na wernisaż nie wszystkim, ale moim małym artystom. Małym i trochę większym, bo już prawie dorosłym. W każdym razie to dla mnie wielki zaszczyt, tak jak tutaj była już mowa, że Wasze prace mogą być prezentowane na ścianach muzeum, a to, że pracujecie w Młodzieżowym Domu Kultury, to jest właśnie taka dodatkowa dla mnie motywacja, żeby pokazywać Wasze prace w różnych miejscach i myślę, że dla mnie to również jest rodzaj takiej dumy. O wystawie, o tym jak pracowaliście. To są prace inspirowane starymi zdjęciami, czarno-białymi, które pokazują Biłgoraj, jaki był i jaki w zasadzie gdzieś jeszcze w resztkach swojej architektury pozostał. Dla mnie jedynymi takimi ważnymi, znaczy ważnymi, nieważnymi miejscami, które zostały na swoim miejscu i dalej funkcjonują, to oczywiście kościoły biłgorajskie. Macie tutaj Państwo możliwość zobaczenia kościołów, nawet kilka takich wersji. Kościoła pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który jest najstarszym kościołem w Biłgoraju, ale też to, ta architektura, która była podstawą w zasadzie architektury Biłgoraja, no chyba do lat 70. co najmniej, bo wtedy ja już pamiętam, jak zaczęła znikać. Są przede wszystkim stary, piękny, drewniany młyn, który był nad rzeką Biała Łada dla niektórych, którzy tu mieszkają. To jest taka vis-a-vis Lidla. Chciałabym powiedzieć, że technika czarno-biała może czasami sprawiać małym artystom trudność. W dzisiejszym świecie jesteście, młodzi ludzie są wciąż atakowani kolorem, dynamizmem. Tutaj trzeba było się skupić na właśnie takiej refleksji czarno-białej. Oczywiście znajdziemy tutaj kilka elementów kolorowych, wykonanych farbami, ale to jest głównie rysunek węglem, mazakami i ołówkiem. I to jest to. Ale musiałam podczas zajęć po prostu czasami wytłumaczyć, co to jest gąd, co to jest, co to były pociąby. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. No drogi, które gdzieś tam pozostały, to były takie robione z cegłówki czy z klinkieru. Mamy niektóre jeszcze ulice w taki sposób robione. W większości myślimy o drodze asfaltowej. Chciałam powiedzieć, że te prace mi się przynajmniej się malowało bardzo przyjemnie. To był temat taki nie na stresie, jedno zdanie, zajęcie zdążyło się je zrobić. Po prostu, że można było być wolnym, że się maluje co chce. Nie musi to być identycznie tak jak na zdjęciu, tylko poprawnią po swojemu. Super. A co ci to dało? Dało mi to na pewno dużo satysfakcji z tego, że moja praca teraz może być na wystawie, i że tyle osób może ją oglądać. Brawo. Nie pozostaje mi nic innego, jak w imieniu swoim i współgospodarza, a jest nas dzisiaj wielu, czy wiele, zaprosić wszystkich do jednych do podróży sentymentalnej w przeszłość, a drugich do refleksji, do porównania rzeczywistości, w której funkcjonujemy, żyjemy, no z przeszłością. Powtórzę to, co powiedziałem na początku swojego wystąpienia. Prace są nieładne, nie piękne, ale przecudowne. Przecudowne. Ja jestem naprawdę zauroczony waszymi dziełami. Taki symbol naszego podziwu, a jednocześnie podzięki za współpracę i za pracę w ogóle.
to tak sobie pozwolę powiedzieć, kochana Aniu, dziękuję Ci za wszystko, za to, co dzisiaj, za to, co było, co jest i co będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę to chciałabym tak w duszy zadedykować tę wystawę mojej mamie. Biugola Janka, córka sitarzy, z pokolenia na pokolenie i w tej chwili nie może tutaj przebywać, ale ja po prostu wiem, że będzie ze mnie dumna. Dziękuję. Przed nami piękna polska jesień. A jesień to w Młodzieżowym Domu Kultury konkursy dla dzieci i młodzieży. Konkursy organizowane już od wielu lat cyklicznie. Historia, pamięć, człowiek. W ubiegłym roku malowaliśmy jak Matejko.
tytuł tegorocznej edycji konkursu brzmi Wybitne Polki w historii zarówno polskiej, jak i tej międzynarodowej. Finał konkursu będzie miał miejsce 22 listopada, natomiast pracę prosimy nadsyłać do 5 listopada. I ostatni w tym roku kalendarzowym konkurs w Młodzieżowym Domu Kultury to konkurs na kartkę świąteczną z motywem biłgorajskim. Ten konkurs będzie miał swój finał 13 grudnia, natomiast prace konkursowe prosimy o nadsyłanie do naszej placówki do 5 grudnia. Serdecznie zachęcam wszystkich i dzieci, i młodzieży do udziału w naszych konkursach. Mam nadzieję, że się spotkamy. Do zobaczenia.